Cześć, witam. Jeszcze tutaj chciałem to powiedzieć, że mam bardzo mało widzów, ale jestem ambitny, nie poddaję się. Będę dla was cały czas nagrywał. Filmy nie obrabiam, bo nie mam na czym. Jak je nagrywam, tak je gdzieś właśnie renduję przez telefon, przez aplikację. Wrzucam. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, bo czasami się też powie bez sensu, chciałoby się to wyciąć. No ale tak i w życiu bywa. Za swoje błędy trzeba ponosić kary i konsekwencje. A powiedzcie mi, co wy tam aktualnie działacie w polu, bo dziś wchodzę rano, wchodzę wieczorem, jakaś cisza, wszyscy sieją rzepak. O, kolejne gniazdo, zobaczcie ile one tutaj naniosły tych kłosów. No i tak mówię, mało tych myszy uświadczyłem, były kawałki dużo gorsze, gdzie tych mysz było naprawdę, o Jezus, od groma mnogo. O, kolejny jakiś orzełek do mnie przyleciał. No i następny leci na ściernisko. No co za... Ja już się cieszyłem, że on leci do mnie. Por co od razu będzie wybierał, ale on nie. Jakieś małe ptaszki. O, jaki piękny widok mamy. Zobaczcie sobie. W tle katedra. Dalej za katedrą kościół. Na osiedlu młodych tu mamy wielką sowę. A widoki ładne, tylko żeby plony były lepsze. No ale nic, kto dba o ziemię, ona się odwdzięczy. No ja mam nadzieję, że w końcu zacznie mi się odwdzięczać ta ziemia, bo wapno jest, nawozy są, dbane jest, zobaczcie, ściernisko nie zarośnięte, czyli ochrona przeciwchwastom też była, może nie na najwyższym poziomie. Szczęście od Boga, że tu miotły nie było, bo ten lancet to miotły się w tym roku przepuścił. Także ja tutaj kończę, będę się coś dla was jeszcze nagrywał, odzywał. Dzięki, do usłyszenia, cześć, pozdrawiam.